Siemano wszystkim, z tej strony Konrad User i w dzisiejszym filmie chciałbym zająć się pewną myszką. Myszka ta jest z firmy Modecom i kupiłem ją w sklepie RTV Euro AGD w galerii 3 Korony w Nowym Sączu za cenę 5 zł 99 groszy. Nielokowanie produktu, pamiętajcie. Najcieńszy laptop, jaki został wyprodukowany, HP Spectre. Wow. Rzeczywiście cieniutki. Powiem wam, klawiatura jest przyjemna. Stosunkowo, nie jest mashi. Fajnie się wciska. Już myślałem, że ich nie znajdę, ale jeszcze są. Chyba ostatnia. Dobra, kupujemy. Jak widzimy, pomimo tego, jest to oficjalny produkt licencyjny PZPN, co no w sumie nie wiem, czy mam się z tego cieszyć, czy nie za bardzo. Wolałbym jakiś taki prostszy design. Jednakże jeśli chodzi o kwestię samego designu, jak możecie zobaczyć, jest to myszka przystosowana do claw gripu. Co jest według mnie genialne, gdyż nie posiadałem żadnej dobrej myszki z takim jakby designem. Nie mówię, że ta myszka będzie jakaś pewnie za specjalnie dobra. Natomiast, no cóż, przetestujemy to sobie. O ile sensor jest dość dokładny, o tyle będzie się fajniej pewnie używało w graniu ogólnie. Okej, okay, powinno być nieco jaśniej i lepiej. A więc tak, USB 2.0 800 dpi kompatybilna z Windowsami, a nawet z Linuxem, lol. A mamy też podane wymiary. Więc dobra, weźmy sobie to, odpakujmy. Ten film jest oczywistym jakby nawiązaniem w sumie do filmu, w którym badałem myszkę za 1 funta. Ta jest niewiele droższa, ale jeśli chodzi o jakość wykonania, to wygląda to po prostu 100 razy lepiej niż w przypadku tamtej bardzo taniej myszki. No, piłkarze jak piłkarze. Zmniejszało to. Dobra. Jakość wykonania kabla. Jak chodzi o porównanie z myszką za 1 funta, to według mnie jest mniej więcej tak samo. Jak chodzi o to, w jaki sposób klikają przyciski, wydaje się być dość w porządku. Klik jest bardzo wyraźny i w sumie dość satysfakcjonujący. Może dałoby się używać tej myszki jako jako na przykład do grania dwoma myszkami na raz i tutaj do tapowania. Teraz tak, jak chodzi o tą powierzchnię na bokach. Jest w sumie bardziej plastikowa niż gumowa. Wydawało mi się, że będzie zapewniała ona taki jakiś bardzo fajny grip tutaj, ale według mnie trochę się zawiodłem. Mamy kółko, nie mamy żadnych przycisków tutaj do przesuwania stron ani nic takiego. Sensor, jak widać, pod spodem jest optyczny. I jak chodzi o to, kiedy myszka przeszła QA, znaczy się quality check w sumie, to jest to 10 miesiąc 2015. Także ciekawe w sumie. Nie spodziewałem się. Wygląda na to, że myszka ma swoje lata i przesiedziała się chwilę w pudełku. A cholera, cholera wie, jak to było rzeczywiście. No ale dobra. To by było na tyle chyba z unboxingu. Za dużo więcej tutaj w opakowaniu nie mamy. Możemy przeczytać instrukcję. Zlokalizuj dostępny port USB w swoim komputerze. Podłącz wtyk. System operacyjny wykryje urządzenie i automatycznie je zainstaluje. Urządzenie jest gotowe do pracy. Więc instrukcja sugeruje, że jest to mysz plug and play. No, jakoś nie dziwię się, że nie mamy dostępnych żadnych sterowników do niej, ani niczego takiego. No ale dobra.
Myślę, że pora przejść do w sumie gameplayu w OSU i możliwe, że jakichś innych testów jeszcze. Także widzimy się przy komputerze. No więc tak, myszka ma oczywiście odświeżanie wynoszące 125 Hz, a samą czułość w grze zmniejszyłem o połowę. Mysz posiada tendencję do uciekania w kierunku północno-wschodnim, jednakże za taką cenę nie ma się czego spodziewać. Przy podkładce o moim rozmiarze, czyli dość małym, jest to jednak bardzo denerwujące. Samą próbą zwiększania odświeżania myszy ze 125 na większą ilość herców zajmiemy się potem, a teraz pokażę wam kilka gameplayów, które nagrałem na domyślnym odświeżaniu. Okej, do gameplayu wrócimy jeszcze zaraz, ale na razie zostało jeszcze parę kwestii do omówienia. Po pierwsze, kwestia podkręcania, o której wspomniałem wcześniej. Mysz przy pomocy sterownika HID USB-F podkręca się bezproblemowo do 1000 Hz i wszystkie programy oraz OSU, które testują właśnie częstotliwość odświeżania myszy, pokazują, że ten pulling rate wynosi rzeczywiście 1000 Hz. Teraz kwestia tego uciekania, o którym wspomniałem wcześniej. Pokażę wam kawałek gameplaya, który przed chwilą widzieliście. Jak możecie na nim zauważyć, w pewnym momencie musiałem przesunąć mysz z krawędzi podkładki na jej mniej więcej środek. Więc, żeby uniknąć takich sytuacji, lepiej kupić trochę droższą mysz. Natomiast po podkręceniu jej do 1000 Hz, ten problem jest zminimalizowany o więcej niż połowę. Powiedziałbym, że jest to dwa razy mniej dokuczliwe. Mysz dalej wam ucieka, ale ucieka wam bardzo powoli. Więc tak naprawdę podkręcenie takiej myszy do 1000 Hz rozwiązuje bardzo dużo problemów. Trzecim aspektem, o którym muszę wspomnieć, jest samo DPI. Na pudełku było pokazane 800 DPI, jednak jest to troszeczkę przekłamane. Większość programów, którymi testowałem DPI tej myszy, pokazuje około 870 DPI. Także, no cóż, mi samemu na początku wydawało się, że to nie może być 800 dpi, przecież ja na 800 dpi bardzo dużo gram i najczęściej Windowsem posługuję się właśnie na 800 dpi, więc wiem mniej więcej ile to wynosi i kiedy pierwszy raz wziąłem tą mysz do ręki, byłem praktycznie przekonany, że to nie jest 800 dpi, to musi być nieco więcej i rzeczywiście jest to 870. No ale dobra, w sumie jak mamy te trzy rzeczy mniej więcej omówione, pokażę wam jeszcze kilka gameplayów, teraz już z właściwymi ustawieniami i z podkręconą myszą.
А чего душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. А чего душа поет, тело просится в полет. Новый год, Новый год, Новый год. Myślę, że wystarczająco się już naoglądaliście, mi zostało wygłosić tylko werdykt ostateczny. Według mnie myszka jest bardzo dobra i za tą cenę prawdopodobnie lepsze się nie da kupić, natomiast przy bardzo szybkich ruchach ręką występuje coś w rodzaju ujemnej akceleracji i kursor nie do końca ląduje tam, gdzie byście chcieli, przez co mysz jest taka średnio dobra do robienia bardzo trudnych i map z dużymi, a właściwie długimi jumpami. Tak czy siak, dzięki wszystkim za oglądanie tego filmu i widzimy się w następnych. Trzymajcie się ciepło.